Dobry wieczór, nazywam się Paweł Wołowicz i mam zaszczyt powitać Państwa na koncercie pamięci Dominika Połońskiego. Za nami wykłady i panel dyskusyjny zorganizowane w ramach pierwszego ogólnopolskiego forum wiolonczelowego. Dzień pełen wiolonczelowych atrakcji zakończymy koncertem połączonym z inauguracją pierwszego ogólnopolskiego konkursu wiolonczelowego imienia tego wybitnego muzyka. Ogólnopolski konkurs wiolonczelowy imienia Dominika Połońskiego to nowa inicjatywa Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kistuta Bacewiczów w Łodzi. Zainicjowany przez profesor Agatę Jarecką. Oczywiście wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia i zaangażowania Izabeli Połońskiej, żony zmarłego instrumentalisty oraz wielu innych życzliwych osób i instytucji. Dominik Połoński był wybitnym muzykiem o wyjątkowej wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Laureatem m.in. paszportu polityki Fryderyka, Nagrody Polskiej Akademii Nauk oraz wielu prestiżowych konkursów wykonawczych, takich jak Międzynarodowy Konkurs Indywidualności Muzycznych imienia Aleksandra Tansmana w Łodzi, New Talent International Competition w Bukareszcie, Konkurs imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie czy konkurs imienia Johannesa Bramsa w Portszach. Z powodu przebytej choroby nowotworowej utracił możliwość gry na wiolonczeli i zaprzestał na parę lat czynnego życia koncertowego. W roku 2009 powrócił na estrady i koncertował regularnie, używając do gry na wiolonczeli jedynie prawej ręki. Dzisiejszy koncert, jak i cały konkurs, poświęcony jest jego pamięci. Jak podkreśla profesor Agata Jarecka, cytuję, ideą konkursu jest promocja utalentowanych instrumentalistów młodego pokolenia, którzy, podobnie jak Dominik Połoński, wyróżniają się nieprzeciętną charyzmą i intuicją muzyczną, wrodzoną przenikliwością w interpretacji oraz wysokim kunsztem w grze na wiolonczeli. Równie ważnym aspektem konkursu jest kultywowanie pamięci o Dominiku, zarówno w perspektywie jego bogatego dorobku artystycznego, jak również konfrontowania się w sposób twórczy z przeciwnościami losu. Z jego historii każdy artysta może czerpać lekcje. Koniec cytatu. Te słowa trafnie oddają ideę i główne założenia konkursu. Na estradę zapraszam ich autorkę, profesor Agatę Jarecką, dyrektor pierwszego ogólnopolskiego konkursu wiolonczelowego imienia Dominika Połońskiego. Magnificencjo, pani rektor, szacowne jury, drodzy uczestnicy konkursu, szanowni państwo. Witam serdecznie wszystkich na online-owym koncercie inauguracyjnym pierwszego ogólnopolskiego konkursu wiolonczelowego imienia Dominika Połońskiego, zorganizowanego przez Katedrę Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kistuta Bacewiczów w Łodzi, a transmitowanego na kanale YouTube naszej uczelni. Szczególnie ciepło witam panią rektor, profesor Elżbietę Aleksandrowicz oraz rodzinę profesora Dominika Połońskiego, żonę Izabelę, brata pana Jerzego Połońskiego oraz rodziców państwa Martę i Jerzego Połońskich, którzy na pewno śledzą nasz dzisiejszy koncert w wirtualnej rzeczywistości. Na początku swojego wystąpienia przyznaję, to właśnie ja jestem inicjatorką i pomysłodawczynią dzisiejszego zamieszania w łódzkiej uczelni. Mam pełną świadomość, że organizacja imprezy tej rangi, co konkurs wiolonczelowy o zasięgu ogólnopolskim w czasach światowej pandemii jest prawdziwie szalonym pomysłem, ale przecież patron naszego konkursu również przełamywał bariery i całe życie walczył z przeciwnościami losu. Kiedy w czerwcu 2020 roku
Minęła kolejna rocznica śmierci Dominika. Miałam głębokie przeświadczenie, że pamięć o artyście i człowieku tej miary nie może popaść w zapomnienie. We wrześniu ubiegłego roku, mając gotowy plan i regulamin konkursu, zadzwoniłam więc do pani Izabeli Połońskiej, która z wielkim entuzjazmem przyjęła moją propozycję i wyraziła zgodę na organizację tej imprezy. Historia Łodzi zatoczyła więc koło. Jak bohaterowie filmu Andrzeja Wajdy, Ziemia obiecana, tak i my dwie stwierdziłyśmy. Ty nie masz nic, ja nie mam nic, zrobimy konkurs. Dziękuję ci, Izo. A teraz już trochę poważniej. Formuła konkursu jest wyjątkowa, tak jak wyjątkowy był jego patron. Jury ma wyłonić tylko jednego zwycięzcę, który jako indywidualność wiolonczelowa zostanie nagrodzony nie nagrodą finansową, ale możliwością uczestnictwa w koncertach na scenach różnych instytucji kulturalnych w Polsce. Konkurs adresowany jest do wszystkich studentów, wiolonczelistów uczelni muzycznych w Polsce. Główną nagrodą w konkursie jest występ z Orkiestrą Akademicką Łódzkiej Uczelni w ramach festiwalu Aż Festiwal, a także statuetka ufundowana przez rodzinę państwa Połońskich, a zaprojektowana i wykonana przez kuzynkę Dominika, panią Jadwigę Gajdę Lusina z Krakowa. Głównym partnerem konkursu jest Fundacja PZU, bez której ta dzisiejsza impreza nie mogłaby się w ogóle odbyć. Ponadto partnerami w organizacji naszego przedsięwzięcia zgodziły się być następujące instytucje. Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi, Fundacja Procello z Poznania, Fundacja imienia Stanisława Liszewskiego z Łodzi, Hotel Tobacco w Łodzi. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, pani profesor Elżbiety Aleksandrowicz, prezydenta miasta Łodzi, pani Hanny Zdanowskiej, marszałka województwa łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera, Instytutu Teatralnego imienia Mieczysława Herca w Łodzi. Patronaty honorowe przyjęły także największe instytucje muzyczne w Polsce, które, mam nadzieję, umożliwią laureatowi naszego konkursu zaprezentowanie swojego talentu w ramach fundowanych koncertów. Są to Filharmonia Łódzka imienia Artura Rubinsteina, Filharmonia Warmińsko-Mazurska imienia Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Filharmonia Świętokrzyska imienia Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonia Poznańska imienia Tadeusza Szeligowskiego, Filharmonia Częstochowska imienia Bronisława Hubermana, Radomska Orkiestra Kameralna. Ponadto Wydawnictwo i Zakłady Poligraficzne Merakel z Łodzi oraz Marcin Mazur, Pracownia Lutnicza w Łodzi. Patronem medialnym konkursu jest TVP Kultura, Polskie Radio Dwójka, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Kameral Muzyk, Tu Łódź oraz Plaster Łódzki. Wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy świętować inaugurację konkursu imienia Dominika Połońskiego, z całego serca mówię dziękuję. Od samego początku nazwisko patrona konkursu działało jak magiczne zaklęcie. Wszystkie osoby, do których zwracałam się o pomoc, nigdy mi nie odmówiły. Także szacowne jury, które serdecznie witam, entuzjastycznie przyjęło inicjatywę i zaproszenie do udziału w tej imprezie. W skład jury pierwszego ogólnopolskiego konkursu wiolonczelowego imienia Dominika Połońskiego w Łodzi
wchodzą wybitni artyści, profesorowie polskich uczelni muzycznych. Przewodniczącym jury jest pan profesor Stanisław Firlej z Akademii Muzycznej imienia Grażyny Ikiej-Stuta-Bacewiczów w Łodzi, pedagog Dominika. Członkami jury są profesor Zdzisław Łapiński z Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, doktor habilitowany Tomasz Lisiecki z Akademii Muzycznej imienia Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, doktor habilitowany Marcin Zdunik z Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zaproszenie do jury naszego konkursu przyjął także dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej imienia Oskara Kolberga w Kielcach, wybitny dyrygent, pan doktor habilitowany Jacek Rugala, reprezentujący także naszą uczelnię. Honorowym przewodniczącym jury została pani doktor Izabela Połońska, a sekretarzem będzie doktor Dorota Stanisławska. Serdecznie Państwa witam. Konkurs spotkał się z pozytywnym odzewem środowiska muzycznego w Polsce. Na początku zgłosiło się aż 53 studentów wiolonczelistów ze wszystkich uczelni muzycznych w Polsce. Ostatecznie w szranki konkursowe stanie 36 wykonawców, którzy przesłali swoje konkursowe nagrania do oceny jury. Konkurs oczywiście również odbywa się także całkowicie w formule online. A teraz chcę skierować parę słów do bohaterów tego wydarzenia. Drodzy uczestnicy konkursu, jest mi bardzo przykro, że nie możemy spotkać się w Akademii Łódzkiej, w której studiował i pracował patron konkursu. Nie będziemy wspólnie z wami przeżywać waszych występów. Nie będziemy cieszyć się z waszych sukcesów, ani pocieszać was w chwilach zwątpienia i porażki. Niestety, nie będzie w tym roku prawdziwej atmosfery konkursu, ale jestem pewna, że profesor Dominik Połoński będzie duchowo wspierać wasze zmagania. Ze swojej strony, jako dyrektor konkursu, życzę wam wszystkim powodzenia. Niech wygra najlepszy z was. Dzisiejszy koncert inauguracyjny również odbywa się bez udziału publiczności. Możecie go państwo wysłuchać tylko w wirtualnej rzeczywistości. Nie będzie więc gromkich braw ani owacji dla wykonawców. Mam jednak nadzieję, że muzyka, która popłynie z tej sceny, wzbudzi u państwa pozytywne emocje i wrażenia artystyczne. Kończąc moje wystąpienie, chciałabym szczególnie serdecznie podziękować osobom, dzięki którym możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Pani rektor Akademii Muzycznej w Łodzi, profesor Elżbiecie Aleksandrowicz oraz pani doktor Izabeli Połońskiej. Zapraszam. Panie chcą powiedzieć, nim otworzymy konkurs, rozumiem. Tak, zapraszam. W związku z tym. Drodzy państwo, ja chciałam troszeczkę złamać tę atmosferę, może doniosłą, ponieważ jest to wyjątkowy moment, za chwilę zaczniemy konkurs tym koncertem, ale chciałam powiedzieć, że tak jak wyjątkowy był Dominik, takie okoliczności powstania tego konkursu były bardzo wyjątkowe, bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy Agata zadzwoniła do mnie z propozycją, żeby Akademia Muzyczna w Łodzi zorganizowała ten koncert we wrześniu, to ja właśnie siedziałam tuż przy grobie Dominika, co już wtedy było dla mnie bardzo niezwykłe. A potem z czasem, kiedy już planowałyśmy, kiedy ten konkurs ma się odbyć, nagle sobie uświadomiłam, że 26 marca, to jest dzień, w którym wyjechaliśmy z Łodzi do Lublina 3 lata temu. Więc właściwie jest to dzień, w którym Dominik był po raz ostatni
w naszym wspólnym domu i po raz ostatni widział swojego syna. Więc dla mnie ten dzień jest bardzo, bardzo szczególny i chciałam mocno podziękować przede wszystkim Tobie, Agata, za tą inicjatywę, za tą ideę i za to, że właściwie ten konkurs się dzieje w Łodzi, bo Dominik niewątpliwie był z tym miastem najbardziej związany. Ale też bardzo gorąco chciałam podziękować pani rektor za to, że zgodziła się, żeby to wszystko odbyło się właśnie tutaj. Pięknie, pięknie Państwu dziękuję. Troszkę optymizmu chciałabym w kilku słowach tutaj wszystkim zgromadzonym i oczywiście studentom, którzy biorą udział w konkursie, ale może jeszcze takie słowo. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, żeby Akademia Muzyczna nie wyraziła chęci wsparcia konkursu, którego patronem jest Dominik Połoński. Więc to jest w pierwszym słowie chciałabym to podkreślić. Jestem dumna z tego, że to wydarzenie się udało i tutaj jestem pełna naprawdę uznania dla pani profesor Agaty Jareckiej, ale również dla Izy, która tutaj cały czas, prawda, supportuje to wydarzenie, jest to bardzo ważne. A teraz chciałabym się również zwrócić w kilku słowach do młodzieży, do studentów. Rozmawiając wcześniej z osobami, które organizują konkursy online, zapytałam się o poziom i proszę sobie wyobrazić, wierzę, że tak będzie. Usłyszałam takie słowa. Poziom jest dużo wyższy niż w warunkach tradycyjnych. Możemy się domyślać, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, może jest więcej czasu, kina, teatry są zamknięte, nie można się rozpraszać na inną działalność, tylko właśnie koncentrować na tym, co robimy tu i teraz. I może właśnie dlatego koncentrujemy się na rzeczach dla nas ważnych z jednej strony, a z drugiej strony powstaje szczególna przestrzeń dla naszej wyobraźni. I właśnie w tej przestrzeni wirtualnej będziemy teraz przez te kolejne kilka dni. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, właściwie został jeszcze nam jeden obowiązek, skoro dwie panie są, no bo chyba ten konkurs należy otworzyć. W związku z tym myślę, że ogłaszamy. Pierwszy ogólnopolski konkurs imienia Dominika Połońskiego w Łodzi został otwarty. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do wysłuchania koncertu. Konkurs został oficjalnie zainaugurowany. Przejdźmy zatem do części artystycznej dzisiejszego wydarzenia. Jak można było przewidzieć, program koncertu skupiać się będzie na wiolonczeli i jej brzmieniu. Już za chwilę na estradzie pojawi się Tomasz Daroch, wykładowca naszej uczelni, laureat wielu prestiżowych konkursów wiolonczelowych. Wykona wariację zacherowską na wiolonczele solo Witolda Lutosławskiego oraz kaprys Polski Grażyny Bacewicz, patronki naszej uczelni. Będzie to opracowanie na wiolonczele solo Andrzeja Orkisza. Przed Państwem Tomasz Daroch, wiolonczela. Thank you.
Prosper van Houten. To 20-wieczny kompozytor belgijski, którego Peace Sonat op. 9 na 4 wiolonczele usłyszymy za chwilę. Utwór zabrzmi w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej imienia Grażyna i Kistuta Bacewiczów w Łodzi, a mianowicie Jakuba Lemańskiego, Miłosza Mirowskiego, Jakuba Nowaka i Pawła Mirowskiego. Ten ostatni pracował pod opieką profesora Połońskiego. Przed Państwem kwartet wiolonczelowy w składzie Jakub Lemański, Miłosz Mirowski, Paweł Mirowski i Jakub Nowak.
Thank you.
Vivo Trio w składzie Magdalena Klink-Fender skrzypce, Robert Fender wiolonczela i Hanna Holeksa fortepian to kolejni wykonawcy, którzy zaprezentują się dzisiejszego wieczoru. Utytułowani wykładowcy Akademii Muzycznej w Łodzi wykonają trio fortepianowe B-dur op. 11 Ludwiga van Beethovena. Zabrzmią kolejno części. Pierwsza – Allegro con brio, druga – Adagio, trzecia – Tema con variazioni Briachio impegno allegretto. Przed Państwem trio fortepianowe Vivo Trio w składzie Magdalena Klink-Fender skrzypce, Robert Fender wiolonczela, Hanna Holeksa fortepian. Thank you.
Thank you.
Na zakończenie przygotowaliśmy dla Państwa utwór Heitora Villa-Lobosa, Bacchanas Brasileiras numer 1 na 8 wiolonczel. Kompozycja zabrzmi w wykonaniu studenckiego oktetu. Wśród młodych wiolonczelistów znajdziemy dwójkę, która studiowała w klasie profesora Dominika Połońskiego. Są to Urszula Markowska i Paweł Mirowski. Towarzyszyć im będą Jakub Lemański, Agata Jączak, Miłosz Mirowski, Jan Łomozik, Monika Korzepa i Jakub Nowak. Usłyszymy kolejno części. Introducą Embolada, Preludio Modinia, Fuga Conversa. Drugą część wykonawcy dedykują pamięci zmarłego synka naszego wykładowcy Piotrusia. Przed Państwem studenci Akademii Muzycznej w Łodzi, oktet wiolonczelowy w składzie. Jakub Lemański, Agata Jączak, Urszula Markowska, Miłosz Mirowski, Jan Łomozik, Paweł Mirowski, Monika Korzepa i Jakub Nowak.
Thank you.
Już na samo zakończenie. Chciałbym jeszcze się z Państwem pożegnać maksymą naszego dzisiejszego bohatera, to znaczy hasłem wyobraźnia tworzy rzeczywistość. Niech ono przyświeca naszym działaniom, nie tylko artystycznym, ale także tym w naszym życiu codziennym. Dziękuję Państwu za obecność i jednocześnie zapraszam do wysłuchania nagrań uczestników pierwszego ogólnopolskiego konkursu wiolonczelowego imienia Dominika Połońskiego na kanale YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi. Mam nadzieję, że sam konkurs wpisze się w tradycję naszej uczelni i w niedalekiej przyszłości w większym, jeszcze liczniejszym gronie spotkamy się z okazji drugiej edycji konkursu. Dobrej nocy.